3 lata temu gmina jednostronnie zdecydowała o tym, że nie będzie dopłacać. Miasto Ustka podwinęło ogon pod siebie i zaakceptowało ten stan rzeczy. W ciągu 3 lat kosztuje nas Panie to... Panie wiceburmistrzu, my to wszystko wiemy. To już tyle razy przerabialiśmy, tyle razy omawialiśmy, że wszystko pan, wiemy. Pozwoli pan ale nie, nie pozwolę. Właśnie chciałbym usłyszeć o innych, bo na temat oświaty to już tyle razy rozmawialiśmy i tyle już rzeczy padło, że wszyscy to wiemy. Powtarzanie tych rzeczy jest tylko mieleniem niepotrzebnym. Ja jednak jeszcze chwilę na ten temat. Nie, jeżeli na ten temat, to otwieram pan głos. Dobrze, pan Włodzimierz Siódek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do osiągania oszczędności w wydatkach bieżących potrzebne jest współdziałanie władzy wykonawczej z władzą uchwałodawczą, czyli z Radą. No nie ma w Państwa woli oszczędzania wydatków bieżących, czego dowiedzieliście na ostatniej sesji i komisjach. Wobec tego trudno mówić o oszczędnościach, jeżeli 700 tysięcy złotych leży na ulicy do zaoszczędzenia, jak to się mówi. Państwo tego nie chcecie. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Odnoszę wrażenie, że w mieście funkcjonuje coś w rodzaju biura politycznego. Ja nie wiem, gdzie ono jest umiejscowione, kto wchodzi w skład tego biura i kto podejmuje te decyzje, ale efekty tego widać, no bo nie ma racjonalnych. Możemy dyskutować, spierać się, czy więcej przeznaczyć na ratowników WOPR-u, czy więcej przeznaczyć na łatanie dziur, czy podwyższać podatki, czy nie podwyższać, ale wydawałoby się, że dyskutować o tym, czy płacić za to, za co nie powinniśmy płacić, a w mojej ocenie nawet nie mamy prawa płacić, czy nie, no to już jest poza moim wyobrażeniem. Dla mnie jest to niezrozumiałe, nielogiczne. Więc jeżeli Państwo nie chcecie sięgnąć po te oszczędności, które się proszą, żeby po nie sięgnąć, to o jakich oszczędnościach tu mówić? Oszczędności, które postulowaliście Państwo na etapie formułowania budżetu i uchwalania go, zostały przeprowadzone. To były oszczędności głównie kosztem ratusza szeroko rozumianego. One zostały zrobione. Oświata poza tymi oszczędnościami, o których mówiłem, czyli 700 tysiącach z gminy, tam właściwie nie ma na czym oszczędzać. Ta oświata jest niedofinansowana i ona ma za mało pieniędzy wbrew temu, co niektórzy z Państwa mówią. Tam nie ma oszczędności i my w skali kraju nie wydajemy wcale dużo na oświatę. To jest ten główny konsument budżetu. Na czym oszczędzać? Dziur? Nie łatać tych dziur? No jest ich za dużo. My za mało ich łatamy i za rzadko. Nie sprzątać miasta? No ciągle jest, że za mało jest sprzątane, szczególnie w sezonie. Nie oświetlać ulic? No nie. Nie ma tych oszczędności. No jest takie powiedzenie o cyganie, który odzwyczajał konia od jedzenia i prawie go odzwyczaił. My to miasto odzwyczajamy od wydatków, od pewnego czasu. Tylko prawie się to uda w pewnym momencie, tylko ono umrze, jeśli będziemy oszczędzać ciągle w taki sposób, jak cygan chciał oszczędzić na tym koniu. Ja nie widzę możliwości oszczędności w wydatkach bieżących. Znaczy widzę oczywiście, mówię o tych pieniądzach w oświacie, ale tego Państwo nie chcecie. Więc pokażcie, gdzie można zrobić te oszczędności. Jeśli uznamy wspólnie, że to jest zasadne i że można to zrobić, to będziemy je robić. A samo hasło oszczędności w budżecie, w wydatkach bieżących, no to ładnie brzmi, ale poza pustym dźwiękiem to nic więcej za tym nie idzie. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym, panie wiceburmistrzu, jedną rzecz wyjaśnić, bo ja nie wiem, jakieś rozdwojenie jaźni tu w urzędzie panuje, dlatego chyba tych oszczędności nie można zrobić, bo jak w jednym gabinecie jest inne zdanie na ten temat, w drugim jest inne zdanie. Może by się ustalili, w końcu się spotkali z burmistrzem, ustalili jedno zdanie, to może i rada by w końcu też mogła jedno zdanie podjąć. A tak to jest. Jeden mówi co innego, drugi mówi co innego. Ja nie wiem. Dobrze. Też nie wiem, gdzie ten gabinet właśnie jest. Może po środku u pani sekretarz tam. Pan Bogumił Sombor, proszę bardzo. To znaczy, no przewodniczący mnie wyprzedził troszeczkę, bo nieprawdą jest, że rada, cała rada nie chce. Rada jako gremium rzeczywiście nie chce, ale rada jako gremium również patrzy na merytorykę tego działania. To znaczy
No ja sobie trochę zadałem trudu, żeby wystąpić o opinię prawną, żeby ją uzyskać, żeby wszystkim rozesłać te opinie. Natomiast to, co mówił przewodniczący, nie ma zgody pomiędzy burmistrzami w tej sprawie. I tutaj szukanie jakiegoś konsensusu tak długo nie ma sensu, dopóki sam urząd, sam burmistrz nie podejmie konkretnego i zdecydowanego stanowiska. Ja już powiedziałem, że nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu być wrogiem publicznym numer jeden, jeżeli sprawa jest, nie wiem, no na pewno niezrozumiała, jest polityczną sprawą. I ja ani nie będę naciskał na tak jak powiedział przewodniczący, ta uchwała jest w zamrażalce, niech leży rok, dwa. Może w końcu dojdzie do sytuacji takiej, że autentycznie nie będzie nas stać na to i wtedy ktoś się zorientuje. Sprawa jest tak oczywista i tutaj no trudno nawet mówić o tym, że my idziemy z gałązką oliwną do pani wójt i prosimy o 250 tysięcy. Nie, skoro szkoły kosztują tyle, to partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą i o samorządzie terytorialnym, i o systemie oświaty, mówię wyraźnie. Nie ma żadnych łask i ochłapów, że tak powiem, rzucanych na to, że może 50, a może ten. Albo działamy wspólnie, albo nie działamy wspólnie. Takie jest moje stanowisko. Stanowisko burmistrza jest inne i więcej w tej sprawie ja bynajmniej głosu zabierał nie będę. Pan Grzegorzkowski. Dziękuję. Trochę prawdy teraz, panie burmistrzu. Powiem, gdzie te pieniądze pan pogubił po drodze. Nie w oświacie. Bo ja uważam, że oświata to jest inwestycja długoterminowa. To jest przyszłość, która jest lokowana w naszych dzieciach i wnukach. A powiem panu, gdzie jest. Panie burmistrzu, umorzono w 2010 3 420 000 dla stoczni. Dla giełdy rybnej 2007 37 tysięcy, 2008 26 tysięcy, 2009 56 tysięcy, 2010 62 tysiące. Teraz za giełdę, co nam się należy, 234 tysiące. Korab wisi 250 tysięcy. Dalej powiem, panie burmistrzu, prosiłem na sesji w miesiącu grudniu ażeby w styczniu radni otrzymali informację o zaległościach podatkowych, dzierżawnych, od osób fizycznych i prawnych. W styczniu mamy co? Koniec lutego. Państwo boicie się przedstawić? Popatrzcie, że nie jesteście w stanie, widać, słaby organizm, tych pieniędzy zebrać. Te pieniądze wam uciekają. Pan mówi, odcinajmy, uciekajmy. A uderza pan w oświatę, bo co, w małych lepiej, nie? Łatwiej. Nie godzę się tym. Tu działajcie, państwo, gdzie powiedziałem. Tam są te pieniądze. Gdzie one są? Policzmy, ile to milionów. Dziękuję bardzo. Pan Bogumił Sobor się zgłaszał. Panie kolego, ja również nie chcę uderzać w żadnym wypadku w dzieci. W żadnym. System ustrojowy w Polsce jest tak skonstruowany, że Polska jest podzielona na gminy. Każda gmina ma obowiązek spełniania swoich zadań własnych. Zadaniem własnym każdej jednej gminy jest utrzymanie między innymi oświaty. Zadaniem własnym. Ja nie mówię, jeżeli kolega głosował za usunięciem z drugiego języka dla naszych dzieci, a teraz udaje świętego i mówi, że chodzi o te maleństwa, które Sombork chce zabić. To jest kpina, to jest kpienie po prostu z tych. Ja mówię, oszczędzajmy na wszystkim. Również nie zgadzam się ze stratami, które miasto ponosi. Również. Ale gmina musi czuć się... Z jednej strony pan burmistrz, z drugiej strony pan wójt.
Dziękuję. Tak, pan Włodzimierz Siódek. Nie, pani Barbara. A pani Barbara jeszcze, przepraszam, bo tutaj Włodek nam namieszał. Ja powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczona tonem teraz tego dialogu, ale zawsze, tak jak powiedział kolega Szamborg, jest chyba lepsza gałązka oliwna niż wojna, którą wiedziemy bez no jakby tej wiedzy końcowej, bo to, że my dzisiaj znów zaczniemy rozmawiać i ta rozmowa nie doprowadzi do niczego, to chyba pozbawione jest sensu. Ale skoro już zaczął się ten dialog, to powiem tak, że prowadzenie szkół dla innego samorządu wymaga dwóch dokumentów. Pierwszy to jest uchwała, która uwzględnia plan sieci szkolnej i obwody, a drugie porozumienie. I w tej opinii prawnej, którą mamy, napisano wyraźnie, że uchwała jest nieaktualna, ale jest ważna, ponieważ zgodna jest z prawem, natomiast brakuje porozumienia. I teraz chyba, tak myślę, trzeba przygotować się do tego dialogu i ustalić jasno nasze warunki. W tejże opinii także wyczytałam, że nie ma nigdzie żadnych określonych zasad partycypacji w finansowaniu przekazywanych zadań. Zatem, czy subwencja to już jest partycypacja, czy jest to za mało? Dla nas jest za mało i wokół tego za mało należy budować teraz te negocjacje, ponieważ uważamy, że ta dopłata powinna być. Ale tak w ogóle, to jak Polska długa i szeroka, to bardziej zależy samorządom na tym, żeby dzieci w szkołach było jak najwięcej. I myślę, że to co prawda moje bardzo osobiste teraz zdanie, w naszym samorządzie też powinien ten kierunek nas zobowiązywać do jakichś konkretnych działań. Za rok nie będzie tego obowiązku meldunkowego i w dwóch artykułach ustawy o systemie oświaty czytamy, że rodzice mają wybór dany no, dokumentem bardzo, bardzo istotnym, wybór szkoły. Ten wybór i te dwa artykuły ustawy wspomaga jeszcze rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2004 roku, który podpowiada, że z urzędu dzieci przyjmowane są do szkoły w danym obwodzie, a na wniosek rodziców dzieci mogą być przyjęte do danej szkoły, w którym są miejsca. Statuty szkół w tej chwili są tak skonstruowane, że zapewne dozwalają na to, i wiemy, że liczba 26 w oddziale to jest liczba, która gwarantuje, że subwencje w jakiś sposób rekompensują koszty tych dzieci. Poza tym chcę powiedzieć, że jako Rada przyjęliśmy budżet na 2013 rok i dyrektorzy w tym budżecie muszą się zmieścić. Cała moc, dalej tak sądzę, jest też w piórze burmistrza, który będzie podpisywał arkusze organizacji. W związku z powyższym dysponujemy teraz jakąś wiedzą. Dajmy sobie spokój na dzisiejszej sesji z kolejnym dokuczaniem, z kolejnym wywoływaniem no, chyba niepotrzebnych emocji. Wsiądźmy do negocjacji, ustalmy, czego oczekujemy i wtedy nie będzie pan burmistrz oskarżał no, rady o to, że marnotrawi pieniądze. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja miałem prośbę tylko, żeby informacje o planowanych oszczędnościach, wydatkach bieżących, żeby pan jakby mógł jeszcze o innych rzeczach opowiedzieć, oprócz tej, chociażby z tego względu, że to nie ze strony urzędu wyszła propozycja tej uchwały, tylko ze strony Rady. Być może i Rada zdecydowała, że wycofała i zamroziła tą uchwałę, ale proszę nie oskarżać Rady o to,
że czegoś nie robi. Bo ja jeżeli już oskarżamy, to prędzej bym powiedział, że urząd nic nie zrobił w tej kwestii. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no nie mogę się zgodzić z tak postawioną sprawą. Pani radna Kołakowska mówi, że nie powinniśmy prowadzić wojny. A jakąż wojnę my prowadzimy? 3 lata temu gmina jednostronnie zdecydowała o tym, że nie będzie dopłacać. Miasto Ustka podwinęło ogon pod siebie i zaakceptowało ten stan rzeczy. W ciągu 3 lat kosztuje nas to... Panie wiceburmistrzu, my to wszystko wiemy. To już tyle razy przerabialiśmy, tyle razy rozmawialiśmy, że wiemy. Pozwoli pan, ale nie pozwolę. Właśnie chciałbym usłyszeć o innych, bo na temat oświaty to już tyle razy rozmawialiśmy i tyle już rzeczy padło, że wszyscy to wiemy. Powtarzanie tych rzeczy jest tylko mieleniem niepotrzebnym. Ja jednak jeszcze chwilę na ten temat. Nie, na ten temat to otwieram pan głos. Dobrze, pan Włodzimierz Siódek.